stopniu numer 2 i 3 jest olej prawdopodobnie nieoryginalny, kupiony na Allegro po dużo niższej cenie niż większość olejów Total 5W30 ECS. Do zakupu skłonił mnie długi 13-letni staż sprzedającego na Allegro oraz to, że posiada fizycznie działający sklep w Gdyni oraz w Gdańsku. Skanując kod QR za pomocą aplikacji Scan Total Energies, aplikacja ani razu nie potwierdziła autentyczności oleju. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie olej silnikowy Total INEO ECS. Cel główny odcinka to sprawdzenie autentyczności oleju. Do rozwiązania jest zagadka, czy oleje, które zostały przesłane do laboratorium R2D, są takie same. Inicjatorem tego eksperymentu jest Łukasz. Łukasz skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej nowy, opisany jako oryginalny, ponieważ po weryfikacji kodem QR pojawia się potwierdzenie oryginalności. Próbka numer 2 to olej nowy, opisany jako nieoryginalny, ponieważ po weryfikacji kodem QR, mimo licznych prób, pojawia się brak potwierdzenia oryginalności. Próby wykonywane były dla dwóch 5-litrowych baniek. Badany olej posiada następujące parametry. Wyświetlam kartę oleju. W pierwszej kolejności sprawdzimy parametry lepkościowe. Następnie porównamy widma w podczerwieni dla przesłanych olejów. W ramach dodatkowych informacji Łukasz napisał tak. W opakowaniu numer 1 jest olej oryginalny, kupiony od sprawdzonego sprzedawcy. Skanując kod QR za pomocą aplikacji Scan Total Energies, aplikacja zawsze potwierdza autentyczność oleju. W opakowaniu numer 2 i 3 jest olej prawdopodobnie nieoryginalny, kupiony na Allegro po dużo niższej cenie niż większość olejów Total 5W30 ECS. Do zakupu skłonił mnie długi 13-letni staż sprzedającego na Allegro oraz to, że posiada fizycznie działający sklep w Gdyni oraz w Gdańsku. Skanując kod QR za pomocą aplikacji Scan Total Energies, aplikacja ani razu nie potwierdziła autentyczności oleju. Było około 10 prób na drugiej oraz na trzeciej bańce. Wszystkie produkty Total udało się zawsze potwierdzić aplikacją Scan Total Energies. Mam również opakowanie z płynu do wspomagania firmy Total i tam też wyszło, że jest oryginalny. Kontaktowałem się ze sprzedającym, opisując mu całą sytuację z kodem QR. Jego odpowiedź jest następująca. U mnie wyskakuje podobnie, ale może być to zwyczajnie błąd w druku QR kodu. Każdy inny Total wskakuje normalnie, a mamy jednego dostawcę Totala od lat. Możliwe, że ma rację, że akurat tych dwóch kodów nie da się potwierdzić, ale muszę to sprawdzić, czy istnieje taka możliwość, aby etykiety były źle wydrukowane. Zawsze wyznacznikiem produktów Total było potwierdzenie autentyczności kodu QR za pośrednictwem aplikacji. Dziwnie bym się czuł, lejąc taki olej do mojego Peugeota 508 2.0 HDI z 2014 roku oraz do samochodu żony Peugeot 107 1.0 benzyna z 2010 roku. Zanim przejdziemy do badań laboratoryjnych, to porównajmy barwę przesłanych olejów. Można zauważyć delikatne zróżnicowanie barwy. Warto również wskazać pewne różnice na opakowaniach olejów, chociażby wspomnieć różnice w cyferkach ze skali, różnie rozmieszczone na badanych pojemnikach. Stąd hipoteza, którą można postawić na początku tego badania, brzmi: przesłane oleje nie są takie same. Weryfikacja odbędzie się przy wykorzystaniu dwóch badań, badanie lepkościowe oraz badanie spektralne. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar lepkości oleju świeżego, próbka numer 1, a następnie pomiar oleju świeżego, próbka numer 2. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego numer 1 jest następująca: 54,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 10,0 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 174. Porównujemy zmierzoną lepkość z deklaracją producenta. Różnice nie przekraczają poziomu 2%, nie mamy większych zastrzeżeń w tym przypadku. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju świeżego, próbka numer 2, zapraszam.
Lepkość dla oleju świeżego numer 2 jest następująca: 52,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 9,9 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni Celsjusza. Wskaźnik lepkości wynosi 179. Porównujemy zmierzoną lepkość z deklaracją producenta. Różnice ponownie nie przekraczają poziomu 2%. Jedynie współczynnik lepkości jest tutaj wyższy o około 6% w stosunku do deklaracji producenta. Porównując wyniki dla oleju numer 1 oraz oleju numer 2, obserwujemy wysoką zgodność lepkości w 100 stopniach Celsjusza oraz lepkość niższą o około 3% dla oleju numer 2. Takie wyniki oceniam pozytywnie, nie doszukuję się tutaj sygnałów o zafałszowaniu oleju. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma. Przyglądamy się otrzymanym wynikom, żeby sprawdzić, jaki jest stopień podobieństwa badanych olejów. W podczerwieni otrzymano bardzo wysoki stopień podobieństwa, różnice są marginalne. Podsumowując, w wyniku przeprowadzonych badań porównawczych potwierdzono autentyczność próbki oleju numer 2, nie doszukuje się sygnałów o zafałszowaniu oleju. I jeszcze jedno badanie ekstra. W ramach upewnienia się, czy na pewno te oleje są oryginalne, wykonałem pomiary lepkości w ujemnej temperaturze. Pomiar w temperaturze minus 20 stopni Celsjusza. Dlaczego taki pomiar? Ujemne temperatury są dobrym weryfikatorem jakości oleju, ponieważ trudno jest zafałszować właściwości oleju w tym zakresie. Otrzymane wyniki sugerują, że badane próbki cechuje wysoki stopień podobieństwa. Pozostaje do wyjaśnienia u producenta, dlaczego weryfikacja kodem QR nie potwierdza oryginalności oleju. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty mają dla Was jakieś znaczenie. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego. Znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!